Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy się parskali w Warframe'ie i w dzisiejszym odcinku będziemy oglądać nowości, które zostały dodane w ramach 8. rocznicy Warframe'a. Na pierwszy rzut oka rzuca się na pewno nowy skin do Rhino, który został dodany jako, może powiedzieć, że taka darmowa nagroda, bo wystarczy tylko zalogować się do gry i przychodzi nam wiadomość na skrzynkę odbiorczą, że dostaliśmy owego skina. No i jeżeli chodzi o samą skórkę, to ona kolorystycznie jest bardzo podobna do samej skórki Dex Excaliburra, która została dodana, nawet nie pamiętam ile lat temu, ale co roku jest dostępna do zebrania. Jeżeli chodzi o samą kolorystykę skina, to tak jak wcześniej mówiłem, ona jest identyczna jak w przypadku Excaliburra. Do tego według mnie ten skin jest naprawdę bardzo fajny, dlatego że nie tylko dostajemy samą skórkę, samo ciało, ale też dostajemy dość fajny hełm, który według mnie ma naprawdę duży potencjał. Ja akurat tutaj mam może tego zbytnio przekombinowanego, tylko złotego Rhino, ale wcześniej używałem domyślnej skórki. W tej domyślnej skórce, no jak kupa trochę wygląda, trzeba przyznać. Dużo tutaj nie było pola do manewru, ale tutaj w tej skórce trzeba przyznać, że akurat bardzo fajnie to wszystko wygląda. Według mnie ten skin jest naprawdę dość fajny i jeżeli ktoś by nie wiedział, jak wygląda skin do Excaliburra, to on wygląda właśnie takowo. No można powiedzieć, że tak to właśnie wygląda. Według mnie ten skin do Excaliburra też jest bardzo fajny. Jak widzicie na tym tutaj pomniejszeniu, ten skin ma praktycznie identyczną kolorystykę, bo właśnie to jest kolorystyka skinów Dex. Według mnie no, te skiny są po prostu bardzo fajne. Mam nadzieję, że w przyszłości, w późniejszych latach też będą wypuszczane kolejne skiny z serii Dex. Jeżeli chodzi o same wyzwania, które zostały dodane, bo w tym roku akurat jest to coś specjalnego, dlatego że we wcześniejszych latach, z tego co pamiętam, gdy logowaliśmy się w czasie trwania 8. rocznicy, to mieliśmy tutaj rozwijane menu w alertach, które pokazywało nam wszystkie dostępne misje. A teraz mamy pokazane tylko tutaj dwie misje, które są na Dex Sybarisy oraz na Excaliburra Dex Skin. I ktoś mógł powiedzieć, gdzie są reszta, gdzie jest reszta nagród, w tym na przykład Siandana, Armor, Dex Furis albo Dex Skiati, chyba Skiati. A ja zaraz na nie odpowiem, dlatego że sam event jest podzielony na, można by powiedzieć, że tygodni. W pierwszym tygodniu mamy skina do Excaliburra, Dex Sybarisy, jak i oczywiście mamy kredyt booster, czyli darmowy booster da większą liczbę kredytów. Ale tutaj nam się pojawia, jednak nie tu, tylko tutaj nam się pojawia wpis na Steamie, który nam mówi, że mamy darmowego skina do Rhino, kompletnie darmowego, wystarczy tylko się zalogować. I w pierwszym tygodniu mamy skina do Excaliburra, jak i Dex Sybarisy, i tak jak wcześniej mówiłem, kredyt booster tygodniowy. Potem w drugim tygodniu mamy Siandana oraz Dex Dakry, nie Skiaty, tylko Dakry, mój błąd. I będzie nam towarzyszyć booster na ilość doświadczenia, którą będziemy zyskiwać. W trzecim tygodniu za to mamy Dex Furis, jak i skin do statku, i będzie nam towarzyszyć booster na ilość kredytów. I też tutaj mamy kolejne nagrody, czyli armor, statuetkę i nowy glif, z tego co wiem. Według mnie te nagrody są w porządku. We wcześniejszych latach, z tego co pamiętam, to chyba wszystko się dostawało po pojedynczych misjach, ale może też tak być. Jeżeli chodzi o też same informacje, jeżeli chodzi o same bronie, dlatego że jak wiadomo, co roku dostajemy te same bronie, więc ktoś mógł powiedzieć, ale po co je zbierać? Według mnie opłaca się zbierać, dlatego że gdy mamy takową Dex Dakra albo Dex Sybarisy i z tą broń sprzedamy, tam mamy darmowy slot na broń, co według mnie może się przełożyć na fajny zysk, jeżeli chodzi o samą platynę, dlatego że no sam slot, ile może kosztować? 20-25 platyny. A tak to mamy 3 darmowe bronie, tylko dość ciekawe, dlatego że pierwszy levelowy przeciwnik na pewno będzie padać szybko, ja obie te bronie mam wymaksowane. Według mnie one są w porządku, ale mogłyby być oczywiście, że lepsze, ale czego można oczekiwać po takich eventowych, można by powiedzieć, że broniach? Jak i samo wydarzenie jest co roku takie samo. We wcześniejszych latach pamiętam, że wszystkie wydarzenia były tutaj po kolei i jak widać, można powiedzieć, że też mamy po kolei trochę te wyzwania poukładane, ale niestety trzeba poczekać kolejny tygodnie. Nie wiem, czemu tak to rozwiązało DIE, ale może ma jakieś to przełożenie. Może tak, może nie, ja nie wiem, ale naprawdę się cieszę, bo przynajmniej mamy darmowe nagrody. Do tego też fajnego skina do Rhino, do tego też kredyt boostery, do tego też booster na ilość expa. Według mnie może to fajnie się przełożyć na samą grę, więc życzę wam powodzenia w tym evencie. Do następnego odcinka, siemka.